Telewizja w Polsce, w centrum wydarzeń, Tadeusz Płużański, witam państwa bardzo serdecznie. Z państwem mamy szalenie ważne kwestie obronności, bezpieczeństwa. Pamiętamy o wypowiedziach Platformy Obywatelskiej, czołowych polityków, o tym, jak niepotrzebna jest zapora na granicy z Białorusią. Dzisiaj słyszymy zupełnie inną narrację, na przykład w ustach Cezarego Tomczyka, wiceszefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Posłuchajmy. To, czego PiS nie zrobił, a powinien, to budowa sieci fortyfikacyjnej na wschodniej i północnej granicy Polski. Ten program nazywa się Tarcza Wschód. Jest programem, którego do tej pory nie było, który niestety nie był opracowywany, a który być opracowywany musi, dlatego że dotyczy wsparcia militarnego granicy wschodniej. I my musimy być oczywiście przygotowani na każdy scenariusz, ale planem A, jeżeli chodzi o budowę polskich fortyfikacji, ale też bunkrów, różnego rodzaju przeszkód ziemnych, jest przede wszystkim odstraszenie potencjalnego agresora. A słyszeli państwo, fortyfikacje, bunkry, no tak jakby Platforma wreszcie zauważyła, zrozumiała, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Szkoda, że tak późno, że nie zauważali tej wojny przez wiele długich lat. Bardzo ciekawe stanowisko w kwestii bezpieczeństwa i stosunków z Rosją putinowską zajmuje rotacyjny marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Posłuchajmy jednej z ostatnich jego wypowiedzi na ten temat. Ja bardzo bym chciał jak najlepszych stosunków również z Rosją, bo to jest nasz sąsiad. Tyle, że wiem, że to nie będzie prosta droga. Bardzo wielu przede mną próbowało ją przejść. Bardzo wiele potknięć na niej było. To nie będzie proces, który dokona się jednym gestem, dwoma słowami, jednym spotkaniem. To będą lata rozmów, lata spotkań, koronkowej roboty, żeby uzyskać postęp o 15-20%. No właśnie, pan Szymon Hołownia tak mówił przed laty, dziś twierdzi coś zupełnie przeciwnego, dziś zapowiada, że wgnieciemy w ziemię Władimira Putina. No i jak tu wierzyć rządzącym, czy możemy wierzyć opozycji, zaraz się przekonamy. Jan Dziedziczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości jest z nami, witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Panie ministrze, no właśnie, jak to jest z tym bezpieczeństwem? Czy można tak to 180 stopni zmienić poglądy? Najpierw ta zapora była przeszkodą polityczną, kwestią niepotrzebną, a dzisiaj słyszymy o drugiej linii zapory, że tam się mysz nie przeciśnie, trzeba budować bunkry, fortyfikacje. O co tutaj chodzi? Czy rzeczywiście Platforma ma taki plan, żeby wzmacniać granice z Białorusią, ale także z obwodem królewieckim? Platforma ma plan po prostu pozyskiwać głosy wyborców i teraz jesteśmy w kulminacji kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Ewidentnie Polacy oczekują bezpieczeństwa, oczekują tego, aby nasze granice były bezpieczne. Więc w związku z tym, że Donald Tusk i jego sztab sprawdzili sobie w wykazie badań fokusowych, tych socjologicznych, jakie są oczekiwania Polaków, nagle są pierwsi do budowania zasieków i bunkrów, i jak tutaj słyszeliśmy, kiedy my to od lat robiliśmy konsekwentnie, kiedy naprawialiśmy błędy Platformy, bo pamiętajmy, że Platforma zlikwidowała tak naprawdę naszą armię. Nasza armia, kiedy Platforma przekazywała rządy, zmieściłaby się spokojnie na jednym z polskich stadionów. My musieliśmy tą armię odbudowywać. No to był wściekły atak. Wściekły atak związany z najpierw w ogóle naszą polityką realistyczną wobec Rosji, bo pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość, prezes Kaczyński ostrzegał przed imperialną polityką Rosji. Wcześniej robił to świętej pamięci prezydent Donald Tusk. Go wściekle z Radosławem Sikorskim atakowali, kiedy Jarosław Kaczyński w 2010 roku wysłał list do przywódców Europy ostrzegających przed imperialną Rosją. Radosław Sikorski żartował, jeśli to można nazwać żartem, po prostu po chamsku, czy znów Jarosław Kaczyński jest na proszkach. To było nawiązanie do tego, że po śmierci brata on przez pewien czas brał po prostu leki uspokajające, bo stracił najbliższą osobę w swoim życiu. To jest takie żarty były. Tak to wyglądało. Czyli
gdyby panie ministrze prowadzili politykę resetu wobec Rosji i Niemiec, a potem obśmiewanie polityki Zjednoczonej Prawicy. Dzisiaj zobaczyli, że jest zagrożenie i że Polska ma się zbroić, ma budować fortyfikacje. Znaczy pytanie jest takie, czy ci, jeśli tam są specjaliści od bezpieczeństwa Polski, oni co, nie wiedzieli, że jest zagrożenie, kiedy na przykład myśmy budowali mur na granicy z Białorusią po tej ekspansji hybrydowej i przywożeniu tych islamskich imigrantów, żeby szturmowali polską granicę. My budowaliśmy mur, budowaliśmy zasieki, aby bronić polskiej granicy. Panowie posłowie tam latali z pizzą. Tak, Donald Tusk to wyśmiewał, mówił, że to są biedni ludzie, wysyłał tych swoich zagończyków właśnie, którzy tam podważali autorytet Straży Granicznej broniących nasze granice. Ci wszyscy dyżurni komentatorzy, ten Frasyniuk mówił, że to jakieś tam śmiecie i o naszych funkcjonariuszach, a pani Szatan mówiła tak, właśnie, że tak. To był taki poziom, to twardy elektorat i dyżurni komentatorzy, tak zwane autorytety tamtej strony, atakowały instytucje państwa polskiego tylko po to, czy albo wiedzieli, że niebezpieczeństwo jest duże i po prostu atakowali nasz rząd i naszych funkcjonariuszy z premedytacją, żeby samemu zdobyć poparcie, albo są po prostu skrajnie niekompetentni. Jedno i drugie jest przerażające, ale wniosek jest taki: zawsze Donald Tusk ponad Polskę wybierze osobisty interes i interes swojej partii. Tu jest z tego przykład. No właśnie, panie ministrze, jeśli chodzi o owe fortyfikacje, to fortyfikuje się również pan premier Donald Tusk. Zobaczmy taką wypowiedź, kolejną zresztą wypowiedź pana ministra Tomczyka o willi premiera. Dlaczego trzeba fortyfikować willę premiera? No, odkrycie: po drugiej stronie jest ambasada rosyjska, ale posłuchajmy. Po drugiej stronie jest rosyjska ambasada. Jak państwo wiedzą, niedaleko też mieści się Ministerstwo Obrony Narodowej, jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. To jest układ, który funkcjonował ze względu na naszą historię przed 89 rokiem. Ja się dziwię, dlaczego do tej pory polski premier, który urzędował właśnie tam, nie miał wzmocnionego bezpieczeństwa. No bo jeżeli po drugiej stronie ulicy jest ambasada rosyjska, to naprawdę nie wiem, czy ja muszę coś jeszcze dodawać. A przypomnijmy, panie ministrze, na Sopockim Molo Donald Tusk nie odgradzał się od Władimira Putina, a teraz nagle postanowił zmienić taktykę, zmienić metodę. Co więcej, politycy Platformy atakowali pana ministra Macierewicza, który właśnie z sąsiedztwa z ambasadą rosyjską przeniósł siedzibę Ministerstwa Obrony Narodowej, zupełnie inną część Warszawy, na ulicę Chałubińskiego. Oczywiście wtedy wszystko było źle, był atak. Bo to było pisowskie, wstrętne. Tak jest, a teraz nagle, tylko właśnie my się tym różnimy, że kiedy jest ogłoszone kolejne wzmocnienie naszych granic, albo właśnie wzmocnienie instytucji rządowych, to my tego nie krytykujemy. Oni w imię własnych interesów, brak jakby niekorzystnie dla państwa, ale w imię własnych interesów wszystko atakowali. No to jest ta zasadnicza różnica odpowiedzialności za państwo. Mamy oprócz kwestii wojny przeciwko imperializmowi rosyjskiemu, jesteśmy państwem granicznym, przypominamy o tym ciągle w telewizji w Polsce, mamy też wojnę światopoglądową i wojnę o krzyż, która się rozpoczęła, którą rozpętał Rafał Trzaskowski, czy też próbuje taką wojnę rozpętać. Zobaczmy wypowiedź jednego z autorytetów drugiej strony, Kamila Gasiuk-Pichowicz. To wy narzuciliście swoje fundamentalne poglądy religijne. Czy możemy dać im kończyć, pani? Tak wyglądały fakty. A Rafał Trzaskowski w tym momencie po prostu wprowadza normalność. Miejsca publiczne powinny być po prostu neutralne światopoglądowo. To wasze zblatowanie z Kościołem doprowadziło do spadku zaufania Polaków do Kościoła katolickiego. Jak się panu podoba konieczność zdejmowania krzyży w przestrzeni publicznej Warszawy, z urzędów miasta stołecznego, magistratu warszawskiego? Można będzie mieć ewentualnie, jak to sugerują przedstawiciele Platformy, może na łańcuszku albo gdzieś w portfelu, jak słyszymy, no ale schowane w każdym razie. Smutne te wypowiedzi tutaj jednej z największych intelektualistek obok Klaudii Jachiry, Platformy Obywatelskiej, ale niestety to się dzieje na naszych oczach. Ja rozmawiałem z jedną z pań, która od wielu lat pracuje w urzędzie podległym ratuszowi
Ona mówi, no ja w drugiej połowie lat 80. mogłam na stole trzymać wizerunek papieża. To nie było takie bezpieczne, ale jednak... A teraz miałabym to wszystko usuwać i co, będą biurka nam sprawdzać? Znaczy, ale to się wpisuje przecież w koncepcję, którą przedstawił inny intelektualista wybitny, pan Sławomir Nitras, o piłowaniu katolików, tak. Czyli realizacja w praktyce tego, co głoszą. W praktyce oczywiście jest to walka z tożsamością naszą, z naszą tożsamością, bo przypomnijmy, ponad 1050 lat temu Polska zaczęła swoje istnienie od chrztu. I jak mówił jeden z ojców, w programach szkolnych tak, też ma nie być chrztu oczywiście polskiej, wiem. No, jak mówił jeden z naszych ojców niepodległości, katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, ale tkwi w jej istocie. I to nawet to przez lata było akceptowane też przez przedstawicieli innych religii, innych nurtów chrześcijaństwa, czy innych w ogóle religii, którzy też byli oczywiście częścią naszej wspólnoty narodowej, ale nie mieli nic przeciwko temu. A tu jest to zaciekła walka po prostu z chrześcijaństwem, z tradycją, z naszą tożsamością narodową. Ta nowa wizja Europy, którą lansuje pan Trzaskowski i to całe towarzystwo, to ma być po prostu wynarodowiona, również wypłukana ze świata wartości. Są dwie nowe religie, które trzeba wprowadzić, to znaczy globalne ocieplenie i LGBT i gender. I niestety to się, i my musimy się bronić. Czyli na te my stare religie tradycyjne nie ma miejsca w przestrzeni nie, znaczy, no, oczywiście walczymy o laickość państwa, zdaniem tego towarzystwa, ale są wyjątki, bo pan Trzaskowski uczestniczył nieraz w zapaleniu świec hanukowych, no i przecież też jest stuprocentowo religijna uroczystość. Dlaczego ja nie mam nic, ale dlaczego jedna religia jest ważniejsza od drugiej? Tu można uczestniczyć, a tu nie można. No właśnie. Może być symbol religijny, a tu nie może być symbol. Panie mistrze, Monte Cassino, 80. rocznica bitwy wielkiego zwycięstwa Polaków. Ta historia do dziś niestety jest zafałszowywana, ale też ignorowana i chyba taki przykład mamy teraz w postaci reakcji czy też uczestnictwa obecnej władzy. Zobaczmy tweeta Sławomira Cęckiewicza, profesora historii na ten temat. Dziękuję Kosiniakowi Kamyszowi, mongow.pl, za odpowiedź potwierdzającą smutne wieści z Monte Cassino. Odwróciliście się od tej rocznicy plecami, zupełnie inaczej jak minister obrony Nowej Zelandii. Szkoda, tak nie wolno. Sztab Generalny Wojska Polskiego jest zawsze niezależny od mongow.pl, czy od Ministerstwa Obrony Narodowej. Tak było. To jest korespondencja profesora Cęckiewicza z Ministerstwem Obrony Narodowej. Pan minister był na Monte Cassino. Jak to wyglądało? Czy rzeczywiście zabrakło przedstawicieli obecnych władz Polski? Byłem na tej uroczystości, jak co roku. To jest niezwykle ważna dla naszej tożsamości narodowej uroczystość, bo to jest jedna z najważniejszych bitew II wojny światowej. To jest bitwa, która de facto otworzyła wrota wolności dla całych Włoch. Drogę na Rzym. I my jesteśmy z tego dumni i powinniśmy to pokazywać jeszcze innym. Pamiętajmy też, że 80. rocznica tej bitwy to, nie oszukujmy się, ostatnia okrągła rocznica, w której uczestniczyli bohaterowie już teraz stuletni tej bitwy. Bardzo się cieszę, że był prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, był prezydent Republiki Włoskiej, była księżna Edynburga. To kogo zabrakło, panie ministrze? Była nawet, uwaga, minister obrony narodowej Nowej Zelandii. O tym pisał profesor. Na to zwrócił uwagę. Jak to jest, że z Nowej Zelandii potrafi przylecieć pani minister, bo tam przecież walczyły oddziały z Nowej Zelandii, a nie ma ministra obrony narodowej z Polski? I nawet zdaje się list nie został odczytany. Nie ma premiera Polski. Jedynym reprezentantem rządu polskiego jest pani podsekretarka, tak? Bo chyba tak podsekretarka stanu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, i ona w imieniu rządu składa wieniec. Przecież to Włosi widzą, przecież to przedstawiciele innych krajów widzą. I jak oni się czują? Tu prezydent republiki przyjeżdża, a w imieniu polskiego rządu składa podsekretarka stanu. Więc jest to kompromitacja, ale to się pięknie wpisuje w te tematy, które poruszyliśmy wcześniej. Paradoksalnie zdejmowanie krzyża w Warszawie, walka z tradycją, tożsamością, dumą narodową, również łączy się z tym. Donald Tusk zabrał głos w Krakowie. Nawiasem mówiąc o Monte Cassino, ani razu nie wspomniał o Niemcach.
Nie wiadomo, z kim walczyli nasi żołnierze na Monte Cassino. No zapewne z nazistami, bo a nawet to jest właśnie tym razem nawet z nazistami chyba, już nawet chyba, nie, że nie było tam nikogo. Wiadomo, no według jednej z wersji Polacy zaatakowali klasztor, w którym znajdowali się tylko benedyktyni, że Niemców tam nie było, więc to było idiotyczne, prawda, zniszczenie tego budynku. Niestety takie historie do dzisiaj też się pojawiają. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za wizytę w studiu. Kłaniam się. Tadeusz Płużański, Telewizja w Polsce, w Centrum Wydarzeń. Zostańcie państwo z nami.